Szanowni Państwo, mam przyjemność wspólnie z panią Alicją Spyryt powitać Państwa po raz pierwszy na kresowym jarmarku mariackim. Mimo obaw pogoda dopisała i mieszkańcy również dopisali, także wydaje się, że te osoby, które wystawiały swoje towary, rzemieślnicy wrócili z wyprawy do brzegu zadowoleni. Ogromna większość mieszkańców była zadowolona i nawet mamy takie właśnie głosy, aby jarmark powtórzyć. Tak jak mówiłem poprzednio, brzeg spłynął w historii z trzech jarmarków. Jeden był organizowany pierwszą niedzielę po Zielonych Świątkach, drugi we wrześniu i trzeci to był święto patrona świętego Mikołaja. Więc chcielibyśmy powrócić do tych tradycji. Ten pierwszy jarmark oczywiście był takim jarmarkiem sondażowym, żeby zobaczyć, czy mamy szansę zorganizować, jaka będzie reakcja mieszkańców, ale wydaje się, że jest oczekiwanie, aby kontynuować tę tradycję. Program artystyczny, który zaproponowaliśmy, nie miał być dominantą, ale miał być tylko dodatkiem, i tak to się stało. Świetnym odzewem było wszystkie karaoke, które organizowaliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Tama. Ja przypomnę, że to jest cykliczna impreza, co miesiąc będzie się odbywała. Dlatego też wszystkich, którzy chcą śpiewać i chcą wystąpić w maju w ramach Dni Księstwa, serdecznie zapraszam co miesiąc. Informacja a propos terminów każdej edycji będzie u nas na Facebooku i na stronie. Natomiast, no cóż mogę powiedzieć, jeżeli coś się udaje, to trzeba to kontynuować. Jesteśmy w trakcie rozmów, jeżeli chodzi o jarmark świąteczny, czyli bożonarodzeniowy. Mogę tylko żonom powiedzieć, że dużo w grudniu się będzie działo, o tym nieco więcej w lokalnych mediach, no i oczywiście u nas na stronie i na Facebooku. Serdecznie zapraszam. No i dziękuję za przybycie. Ja, szalek. Zabiorę, dziękuję.